go. The subject always appears again and again. Que el centro pierde su constante. It is called ashraya. Ten przedmiot nazywa się ashraya. As I travel around the world, tak jak kiedy podróżuję dookoła świata, I'm looking at the great need of everybody. Widzę, że u każdego znajduje się bardzo wielka potrzeba. To find shelter. A żeby znaleźć schronienie. What is that shelter? A jakiego rodzaju schronienie? O jakiego rodzaju schronienie chodzi tutaj? It is a shelter of love. To jest schronienie miłości. It is a shelter of spiritual love. Jest to schronienie duchowej miłości. Because only spiritual miłości. Ponieważ jedynie miłość duchowa can give a person help in this world. Może okazać jakiejkolwiek osobie właściwą pomoc w tym świecie. For example, na przykład we want to find shelter. Pragniemy znaleźć schronienie in the house of our parents. W domu naszych rodziców. And if we are lucky by our karma, jeśli dzięki naszej karmie będziemy wystarczająco szczęśliwi, then we get shelter and our home. Wtedy nam w naszym domu możemy uzyskać to niezbędne schronienie. I found shelter with my mother. Ja znalazłem to opiekę i to schronienie w swojej matce. No, with my father. Ale nie u ojca. Even though my father was a very good man. Nawet chociaż mój ojciec był bardzo dobrym człowiekiem. And he provided for me. I po prostu utrzymywał mnie, dbał o moje potrzeby. The sustenance of my life. I po prostu dbał o moje wszystkie potrzeby życiowe. But he didn't open himself. Ale nie otworzył się wystarczająco. So I was not satisfied. Więc nie byłem po prostu usatysfakcjonowany. I didn't feel him like a friend I can trust. Nie odczuwałem go jako przyjaciela, którym mógłbym zaufać. But my mother was. Ale matka była takim przyjacielem. She was the queen of shelter. Ona była, można powiedzieć, królową udzielania takiego schronienia. Because she did give shelter not only to me, but to all her four children. Ponieważ nie tylko okazywała to schronienie dla mnie, ale dla jej wszystkich czworga dzieci. And we were all different. A każdy z nas był odmienny. We needed a different type of shelter. Potrzebowaliśmy odmiennego rodzaju opieki. But when it came to philosophy, ale kiedy przyszło do kwestii filozoficznych and the meaning of life, i odnośnie tego, co jest sensem życia, then my mother could not give me shelter. Wtedy matka moja nie była w stanie udzielić mi już więcej tej potrzebnej pomocy. She said that. I powiedziała to otwarcie. That I cannot give to you. Przepraszam, ale nie mogę ci udzielić tej pomocy. So I went out to search for this. Więc udałem się na zewnątrz w poszukiwaniu takiej opieki. And when I met Śrīla Prabhupāda, a kiedy spotkałem Śrīla Prabhupādę, I learned that shelter. Nauczyłem się wtedy, że to schronienie, ta opieka, real shelter, prawdziwa opieka, that means oznacza, that you have to accept some new rules and regulations. Że musisz zaakceptować nowego rodzaju zasady regulujące i nowe sposoby podejścia do życia. Things which in our home we did not follow. Rzeczy, których w całym naszym domu nie przestrzegaliśmy. Things like vegetarianism. Na przykład jak rzecz takie jak wegetarianizm. No intoxication. A żebyśmy nie używać żadnych środków toksycznych. No gambling. Żadnego hazardu. And what to speak about the positive things. A co tu dopiero mówić o rzeczach pozytywnych. Spiritual life is not no. Życie duchowe nie oznacza zakazów typu nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego, nie rób tamtego. Spiritual life is yes. Życie duchowe oznacza rób tak.
is so full of wonderful items. A więc te rzeczy duchowe pełne tak wielu wspaniałych rzeczy i przedmiotów. All items which you cannot get easily. Wszelkie rzeczy, których nie można tak łatwo uzyskać. So we are so eager. A więc po prostu tak bardzo pragniemy. To find shelter. A żeby znaleźć tą niezbędną opiekę. That means. To oznacza. To find a place. A żeby znaleźć takie miejsce. Where what we believe in. W które uwierzymy. Is being practiced. I sposób życia, który będziemy mogli w stanie praktykować. And my Guruji, i mój Guruji, he created such places. Stworzył takie miejsce. Both for the non-married, zarówno dla tych, którzy byli w stanie niemałżeńskim, bezżennym, as well as for those who are married. Jak również dla tych, którzy byli już sobie poślubieni. Prabhupada created such places. Prabhupada stworzył takie miejsca. A hardship. Trudności. To open places where people can come and even live there or participate there. That's a very difficult thing. Trudności spowodowane tym, ażeby znaleźć i otworzyć takie miejsce, w którym można żyć, to już jest inna sprawa. One time I met a devotee from New York. Pewnego razu spotkałem takiego czciciela z Nowego Jorku. An old friend of mine. Mój dawny znajomy. And he had some frustration in community life. I co, on przeżywał pewną frustrację spowodowaną z tego życia we wspólnocie. So he told me, the ashram, the time for ashrams is over. Więc powiedział mi, wiesz, w zasadzie czas na ashramy, na życie w ashramach przeminął już. That doesn't work anymore. To już nie funkcjonuje dłużej. Then I looked in his eyes. Wtedy spojrzałem w jego oczy. Said, where did you become a devotee? Zapytał, że słuchaj, a kiedy ty zostałeś czcicielem? He said, in an ashram. I zapytał, gdzie? A on powiedział, w ashramie, kiedy byłem w ashramie. There were a whole other group of people. I tam była duża grupa innych ludzi. And I asked each of them, where did you become? Ja zapytałem każdego z nich, a gdzie ty stałeś się czcicielem? All of them became devotees in an ashram. Wszyscy z nich odpowiedzieli, że zostali czcicielami w ashramie. Said, now you say there's no more time for ashrams. A więc wtedy powiedziałem mu, no i ty mówisz teraz jednak, że już ten czas dla ashramów już tak skończył się? Where will people take shelter? Gdzie wobec tego, jeśli tak ma być, gdzie ludzie znajdą niezbędne dla nich schronienie? Where will people get association? Gdzie ludzie otrzymają to niezbędne towarzystwo? If it is more difficult now, jeśli jest trudniej w tej chwili, we have to make more efforts. To musimy może postarać się zwiększyć swoje wysiłki. We cannot forsake the people. Nie możemy po prostu zaniedbać tych wszystkich ludzi. Because Krishna will not be happy. Ponieważ Krishna nie będzie z tego szczęśliwy. So I also started making ashrams. Więc ja również zacząłem otwierać ashramy. When I started our own family. I wtedy kiedy założyłem swoją własną rodzinę duchową. And you don't have to live inside the ashram. Musicie zrozumieć, nie potrzebujecie żyć wewnątrz tego ashramu. Ale musicie być w stanie, żeby być powiązanym z tym ashramem. You can be a part of an ashram family. Możesz być częścią takiej ashramowej rodziny. And that is a great shelter. A to oznacza posiadanie wielkiego schronienia. You can go there in the weekend. Możesz tam udać się na weekend. You can spend your vacations there. Możesz tam spędzić swój urlop. Oh my God. Piece of art. Look at this.
What is the prime criteria of an ashram? A więc jak jest pierwotne kryterium opisujące sytuację ashramową, opisujące ashram? It's a place for God. Jest to miejsce przeznaczone dla Boga. So therefore everybody is welcome. Dlatego każdy jest tam zapraszany. Everybody can join. Każdy może się przyłączyć. Join in the joy. Może się tam przyłączyć w radości. It's not a place to be unhappy. To nie jest jakieś miejsce, gdzie, w którym mamy być czuć się nieszczęśliwymi. If you are unhappy in an ashram, jeśli jesteś, jeśli czujesz się nieszczęśliwym, będąc w jakimś ramie, something is wrong. Znaczy, że coś złego się dzieje. Something must be fixed. Coś trzeba tam poprawić. That's good. Dobrze, więc. Why not fix things? Dlaczego tego nie załatwić? When you have a car, jeśli masz samochód, and it's for some reason not running, i z jakiegoś powodu po prostu nie chce jechać, you don't throw it away. Nie wyrzucasz tego samochodu. No, you find out what's wrong with the car. Nie robisz tego, tylko starasz się odkryć, co jest złego z tym samochodem. And most likely you need a car doctor. Prawdopodobnie potrzebujesz jakiegoś lekarza od samochodów. Because other people that look at the car say, I don't know. Ponieważ inni ludzie, którzy nie są tymi doktorami samochodów, to spojrzą na to, będą, nie wiem, co się stało. But the car expert, he can find out in pam pam pam. Ale ekspert od samochodu bardzo szybko, w jednej chwili potrafi zobaczyć, co tam się dzieje. Sometimes the car is not working just because they got some dust into the carburetor. No, czasami samochód nie pracuje dlatego, że dostał się jakiś kurz do karburatora. So he opens the carburetor, takes it out, and says, and he turns it on and works. Ja otwiera ten karburetor, przeczyszcza po prostu to miejsce i samochód funkcjonuje ponownie. So in this way, w ten sposób. Whatever has to be fixed should be fixed. W ten sposób cokolwiek powinno być naprawione, powinno zostać naprawione. Because an ashram is the best vehicle of all vehicles. Ponieważ ashram jest najlepszą z możliwych rzeczy, jakie posiadamy. It's a place where we worship our Ishtadev. To jest miejsce, w którym wielbimy naszego Ishtadeva. If there's not such a place, jeśli nie ma takiego miejsca, people don't identify. To wtedy they don't identify. Aha, to wtedy ludzie po prostu nie utożsamiają się z tym miejscem. And i everybody has to have a welcome there. I każdy potrzebuje czuć się tym, tam być mile widziany tam. Which is beyond racism. W taki sposób, który wyklucza bycie rasistą. Beyond sexism. Gdzie nie kultywuje się seksyzmu. Beyond casteism. Gdzie nie kultywuje się znaku kastyzmu, czyli podziału na jakieś grupy. And beyond species. I również różnicowany, uzależniony od gatunku, do jakiego należysz. More or less. Nie więcej w ten sposób. When the cockroaches and the mouse are living in the temple. Kiedy karaluchy po prostu wpadają nam w usta, kiedy mieszkamy w świątyni. We are allowed to clean and to close the holes where they are coming in. To musimy po prostu może oczyścić i w jakiś sposób zabezpieczyć te dziury, przez które one się wydostają na zewnątrz. But I know quite a few dogs who have joined an ashram. Ale w zasadzie znam również kilka psów, które zamieszkały przy ashramach. Just in Mallorca I met one dog who just joined. Na Majorce niedawno widziałem jednego psa, który przyłączył się do ashramu. Just joined the ashram. Po prostu przyłączył się tam. So, the devotees love everybody. Czyciele w sumie kochają wszystkich. And in the temple we always have space for you. A w świątyni zawsze znajduje się miejsce dla każdego z was. That's what we have to provide. I to właśnie to powinniśmy dostarczyć takiej możliwości. That's what we have to work for. Tylko musimy po prostu w tym kierunku pracować. That people can actually
feel at home. Tak, aby ludzie czuli się rzeczywiście, że są u siebie w domu. In the spiritual identity as being a servant of God. W duchowej tożsamości poczuwania się bycia sługą Bożym. We are all equals. Wszyscy w tej tożsamości, wszyscy jesteśmy sobie różni. Even the guru and the disciple. Nawet guru i uczeń. Even the sannyasi and the brahmin. Nawet sannyasi czy brahmin. Even the temple president and the new devotee. Nawet prezydent świątyni oraz ten nowy czciciel. We are all equal. Wszyscy jesteśmy różni. But at the same time. Ale jednocześnie. We have different types of service. Mamy różne typy służby, jaka nam została przydzielona. And in order to do a service, you have to be qualified. W celu, aby wykonywać pewną służbę, powinieneś posiadać odpowiednie kwalifikacje. And one of the qualifications is. Jedną z tych kwalifikacji jest. That you're not proud. Że nie jesteś dumny. Proud, pride comes before the fall. Mówi, powiada się, że duma przychodzi tuż przed upadkiem. But the ashrams are good places for learning not to be proud. Ale ashramy są świetnymi miejscami, gdzie można nauczyć się tego, jak nie popaść w dumę. Like sleeping with 5-6 people in one room sometimes. Tak, na przykład spanie w 5-6 osób w jednym pokoju czasami. Waiting that the other person they're making a line in front of the bathroom. No, czekać w kolejce po prostu do łazienki. And meeting every day new people. I spotkanie codziennie nowych ludzi. Who need different type of help. Którzy potrzebują odmiennego typu pomocy. Srila Srila Maharaj. Srila Srila Maharaj. Whose tirubath is today. Którego rocznica odejścia, święto odejścia jest dzisiaj. He said, ashram life means. Powiedział, że życie ashrami oznacza. To live for the rest of your life. A żeby żyć przez resztę twojego życia. With neophytes. Z neofitami. Because every day new people can come. Ponieważ każdego dnia mogą się pojawiać nowi ludzie. So you have to give them a welcome. Więc powinieneś umieć ich godnie powitać. Sometimes we wish we are not so much in connection with neophytes because we like to speak advanced topics. Czasami życzymy sobie, żeby już nie potrzebowali być w kontakcie ciągle z nowymi ludźmi, bo chcielibyśmy sobie pogadać o bardziej zaawansowanych kwestiach. But you cannot send them away. Ale nie możesz tych ludzi odesłać po prostu. You have to give them the chance. Musisz również okazać im szansę. To learn everything. A żeby nauczyli się wszystkiego. The A, B, C. A, B, C. And we need the devotees to teach the A, B, C. I potrzebujemy takich czcieli, którzy będą nauczali tych podstaw tego A, B, C. The A, B, C. Of bhakti. Tego ABC bhakti. And that means that we have to listen to the ABC again and again, even though when we are already quite advanced. Że potrzebujemy słuchać sami tego ABC, nawet chociaż jesteśmy sami dość zaawansowani. That's tapasya. To się nazywa tapasya, wyrzeczenie. But because it is all harikata. Ale ponieważ to wszystko jest harikata. No problem. Czyli opowieści o Krishnie. Że z tym to nie tam żadnego problemu. You can listen about Krishna's ABC every day. Możesz słuchać o tych podstawach związanych z Krishną bez ustanku. As a matter of fact. W rzeczywistości. Makes you more strong. To wszystko czyni mnie bardziej mocnym. But I'm upset. Ale jestem poruszony. When some older devotees. Kiedy jacyś starsi czciciele. Say I cannot teach the ABC. Powiadają, że nie są w stanie nauczać tych podstaw. You know what Prabhupada said? Wiecie co Prabhupada powiedział? He told us many, many times. Powiedział nam to wielokrotnie. He said you all have to become gurus. Powiedział, każdy z was powinien zostać guru. That's I feel when
the guru gives charge to a disciple. Więc myślę, że jeśli guru przydziela jakąś funkcję jakiemuś uczycielowi, you go out. To ty masz udać się na zewnątrz. And you preach on my behalf. I masz po prostu nauczać na mój rachunek, że będę. He's actually saying. To w zasadzie powiada. You have to go and do my work. Powinieneś udać się i wykonać moją robotę. What a trust. Jakie zaufanie w tym. Guru is telling you to do his work. Guru powiada tobie, abyś wykonywał jego pracę. From the day of initiation. Czyli od dnia inicjacji. We like it or not. Czy nam się to podoba, czy nie. We are representative of our spiritual father. Jesteśmy reprezentantami swojego mistrza duchowego. Just like you are representative of your parents. Tak jak wy jesteście reprezentantami waszych rodziców. Whether you like it or not. Czy wam się to podoba, czy nie. If you do something bad. Jeśli uczynicie coś złego. First thing they ask. To pierwsza rzecz, jaką oni zapytają. Name of father, name of mother. Będzie okej. Jak imię ojca, imię matki. And then they call. A wtedy zadzwonią. By the way, you know we got your son in custody. Rozumiesz, zatrzymaliśmy tutaj twojego syna. We caught him selling marijuana in the street. Zapaliśmy go na ulicach, sprzedawał marihuanę. And the parents go, oh no! A wtedy rodzice mówią, o nie! My son! Mój syn! I have one daughter. Mam córkę. Very, very nice devotee. To bardzo fajna czcicielka. But her son is in jail. Ale jej syn siedzi w kryminale. For selling drugs. Dlatego, że sprzedawał narkotyki. And he's so stupid. Jest tak głupi. It's the second time he's in jail. Że to jest drugi raz, kiedy siedzi za to samo więzienie. For the same thing. For the same thing. Yeah. So, I know what that feels like. Ja rozumiem, jak to jest, jak to odbierać. So the disciple represents the spiritual master. A więc w ten sposób uczeń reprezentuje swojego mistrza duchowego. If he does something bad, everybody would think the guru is useless. Jeśli uczynisz coś złego, to każdy będzie myślał, że ten guru jest nic nie wart. And if you do something wonderful, a jeśli uczynisz coś wspaniałego, they would say, oh, she must have a great guru. A to wszyscy pomyślą, oh, ona musi mieć wspaniałego mistrza duchowego. Because she's great. Ponieważ ona jest bardzo dobra w tym celu. So this is basically what we learn from our spiritual teacher. To jest w sumie podstawowo to, czego uczymy się od swojego mistrza duchowego. To represent guru and Krishna is wonderful. Że jest czymś wspaniałym, pięknym reprezentować swojego mistrza duchowego i Krishna. It is the principal privilege of your life. To jest największy, najgłówniejszy przywilej twojego życia. You may preach in a marble palace. Możesz nauczać w marmurowym pałacu. Or you may preach under a tree in the park. Albo możesz nauczać pod drzewem w jakimś parku. That makes no difference. To nie robi czyni żadnej różnicy. Important is that you preach. To co jest ważną rzeczą, jest to, abyś nauczył. Important is that you give the ABC to those who don't know the ABC. Ważne jest, żebyś przekazał ABC dla tych, którzy nie znają tych podstaw. It's just like that. Jest po prostu tak. Let's say Poland is so poor. Powiedzmy, że Polska jest tak biedna, that many people are starving. Że wielu ludzi głoduje. And you found the gold mine. A ty znalazłeś kopalnię złota. There's so much gold in there. W tej kopalni jest tak wiele złota. That you could solve all the problems of starvation. Że mógłbyś rozwiązać w ten sposób wszelkie problemy związane z głodem.
So now you have two options. Więc teraz masz dwie możliwości wyboru. Share what you found by the grace of God. Przez łaskę Boga podzielić się tym, co znalazłeś. Or hide it. Albo ukryć to. Don't tell anybody about it. Nie opowiedziawszy nikomu o tym. Just use it secretly for yourself. Używając to w tajemnicy tylko dla swojego własnego pożytku. If you love Prabhupada, jeśli ktoś, ktokolwiek z was kocha Prabhupada, I must tell you, to muszę wam powiedzieć, you found the greatest mine in the history of the world. To znalazłeś największą kopalnię złota w historii ludzkości. There's more gold and more jewels in the Prabhupada mine than the whole world can contain. Także w kopalni Prabhupada jest tak wiele złota i dochodzonych kamieni, jak wystarczy dla całego świata. And if you love him even just a little bit, jeśli go kochasz chociaż troszeczkę, you can distribute those jewels. Więc możesz rozdawać czy dzielić się tymi klejnotami. At least you can put the sign. Przynajmniej możesz mieć taki znak czy napis. This way to the mine. Taki drogowskaz. Tędy do kopalni. Go this way and all your problems and all your questions will be solved. Udaj się w tym kierunku, a wszystkie twoje pytania i kwestie staną rozwiązane. I'm alive because of that. Dzięki temu pozostaję przy życiu. My guru. Mój guru. You cannot believe. Moglibyście w to nie wierzyć. How much he trusted me. Jak bardzo mi zaufał. And all his disciples. I tak zresztą wszystkim swoim uczniom. Again and again and again he showed that to me. Bezustannie okazywał mi to. I trust you 100%. Ufam tobie w 100%. And that was his love. Ja byłem jakby jego miłością. How can you control somebody? Jak możesz kontrolować kogokolwiek? If you give him all your trust. Jeśli okazujesz mu wszelkie swoje zaufanie. And that's what Krishna gives us. He gives us his trust. I to jest właśnie to, co Krishna nam przekazuje. Przekazuje nam swoją własną ufność. Krishna is even in your heart. Krishna przebywa na twoim sercu. He's counseling you personally. Jest twoim osobistym doradcą. Say, listen, my friend. Powiada, okej, słuchaj, to jest mój przyjaciel. Tell everybody about my love. Powiedz każdemu o mojej miłości. I am everywhere. Jestem wszędzie. In everyone's heart. W sercu każdego. But some people don't know that. Ale niektórzy ludzie nie wiedzą o tym. They don't think there's anybody in my heart. Myślą, że nie ma nikogo w moim sercu. Tell them. Powiedz im. Tell them to pray. Powiedz im, aby się modlili. To meditate. Aby medytować. To call my name. Aby wzywać mojego imienia. Just tell them to call my name. I take care of the rest. Powiedz im tylko, aby wzywali mojego imienia, a ja zajmę się resztą. That's why we always tell people chant Hare Krishna. Dlatego właśnie mówimy zawsze ludziom, aby intonowali Hare Krishna. You chant Hare Krishna? Intonuj Hare Krishna? Krishna will do the rest. A wtedy Krishna załatwi resztę. Of course, we tell them a whole lot of other things also. Oczywiście, mówimy także wiele innych rzeczy. But the main thing is this. Trust me. Ale główną rzeczą jest to, zaufaj. Just trust me. Po prostu mi zaufaj. I will take care. Dajmy się tym. Just tell people. Powiedz to ludziom. Like for example. Jak na przykład. About the Bhagavad Gita. Jeśli chodzi o Bhagavad Gita. To wspaniała księga. Or you can even give them classes of Srila Prabhupada in English. Albo możesz nawet po prostu na pomocą udzielać im lekcji Srila Prabhupada po angielsku. They are all available. Te wszystkie książki są dostępne.
And you listen to those classes, you learn English as well. Jeśli będziesz słuchał jego wykładów, nauczysz się również w ten sposób i angielskiego. So invest some money. Więc zainwestuj trochę pieniędzy. Buy yourself an MP3 recorder. Kup sobie, musisz nagrywać MP3. Most people have it already. Większość ludzi już to posiada. Then you come to the temple. A wtedy przyjeżdżasz na świątynię. Say, please put me Prabhupada's classes on my MP3. Proszę, umieść mi wykład Prabhupada na mojej MP3. Maybe they don't do it immediately. Okej, może nie uczynią tego natychmiast. Everybody's busy. Bo każdy jest zajęty. But it's possible. Ale to możliwe. You have Prabhupada's classes, Krishna Ketan? Masz Krishna Ketan wykłady Prabhupada? Would you put them on a stick for Shikshastaka? Mógłbyś to umieścić na Shikshastaka? Has she asked about that? Czy ona pytała o to? Nie. Have you offered it to her? Ofiarowałaś jej to? So we are not doing our job. A więc nie wykonujemy naszej pracy. She's a devotee, she can listen. Ona jest czytelna, ona może słuchać Prabhupada. Improve her English. I poprawić swój angielski. And then there's 24 DVDs. Tam jest oczywiście 24 płyty DVD. Audios. This is all audio? Yes. So audio. Yeah, everything is here. No? Wszystko jest tutaj. Mm-hmm. There's nothing as wonderful as listening to Prabhupada. Nie ma nic lepszego niż słuchanie wykładów Prabhupada. So in this way. W ten sposób? We have a lifeline. Mamy tutaj taką linę ratowniczą. A mine. Kopalnię. An open mine. Otwartą kopalnię. Anybody can go inside. Każdy może tam się udać. Fill his pockets. I napełnić swoje kieszenie. And take it out. I zabrać ze sobą tą zawartość. And then distribute it all. I rozdawać to innym. And come back. I wrócić. And fill your pockets again. Znowuż napełnić swoje kieszenie. It's not an ego mind. To nie jest jakiś taki egoistyczny umysł. It doesn't belong to a capitalistic enterprise. To nie należy do jakiegoś przedsiębiorstwa kapitalistycznego. It is the mine of love. To jest kopalnia miłości. So this is our real work. A więc to jest nasza rzeczywista praca. Everybody can do that. Każdy to może uczynić. Even if you just open a place where people can listen to Prabhupada all day. Nawet jeśli otworzysz miejsce, gdzie ludzie będą mogli słuchać wszystkich nagrań Prabhupada. And read books and take a few prasadam cookies. I tam po prostu oglądać książki i spróbować kilku takich ciastek, prasadam. You already have done something wonderful for the world. Już wtedy czyniesz wielką, wspaniałą pracę. If you don't feel confident to give classes. Jeśli nie czujesz się po prostu, nie ufasz sobie, że możesz dać wykład. But the question of giving classes is beautiful. Ale kwestia dosadza się do dawania wykładów jest czasem wspaniała. Maybe you have a little bit of fever of this of the stage fever. No, może masz pewną obawę, bo masz taką sceniczną, może masz tą tremę. I cannot do this. Nie mogę tego zrobić. Not for me. Nie, to nie dla mnie. I am too humble. Jestem zbyt prosty, zbyt pokorny. Then you need a good friend. Wtedy potrzebujesz dobrego przyjaciela. Who gives you a good push. Dać dobry kick po prostu. Out there on the stage. I wyrzucić się właśnie na tą scenę. And you're standing in front of the people. I wtedy staniesz przed ludźmi. They're looking at you. I oni będą patrzeć na ciebie. You say, can I escape again? A ty będziesz patrzył, czy mogę gdzieś uciec może? It's going to look really silly if I escape now. No, ale to chyba będzie wyglądało dość głupio, jak on teraz uciekł. Then you pray. To wtedy zaczynasz grać. Namo Vishnu Padaya Krishna. Srimati Bhaktivedanta Swami Nityanam. Namaste Sarasvati Devi. Gauravani Prachalini. Nirvishesha Shunyavadi. Paskatyadi Sattva.
Let your mercy come in me. Niech Twoja łaska spłynie na mnie. So I can say something to you. Tak, żebym powiedział coś dla was wszystkich. Which will be good for you. Które mogło być czymś korzystnym dla was. Which will be something value. To mogło być czymś pożytecznym dla was. I come here to Wrocław only for that. Przybyłem do Wrocławia tylko w tym celu. Only to give something value. Tylko, żeby nam przekazać coś wartościowego. Otherwise, I have no reason to come here. Inaczej nie przyszedłem. I'm not coming here to do city touristing. Nie przyszedłem tutaj, żeby po prostu na jakiś turystyczny sightseeing. Or to eat some Wrocław apples. Albo żeby najeść się kilka wrocławskich jabłek. I just come here to do some service. Przyszedłem tutaj, żeby wykonać pewną serwę, pewną służbę. So that Krishna may come to you. Także Krishna może pojawić się przed nami. So what happens then? To się wtedy stanie. Is completely mystical. Jest rzeczą totalnie mistyczną. As soon as you are out there on the stage. Tak szybko, jak tylko pojawisz się na tej scenie. And you start talking. Zaczniesz sobie mówić. I don't know what to say. Nie wiem, co mam powiedzieć. After you pray, po tym jak się pomodliłeś, you say, I offer my obeisance to my guru. Okay, ofiaruję moje pokłony dla mojego guru. And he has a message for all of you. I on ma tutaj dla was wszystkich pewne posłanie. There is a mine of love. Jest, znajduje się taka kopalnia miłości. It's an open mine. To jest otwarta kopalnia. Public access. Dostępna dla wszystkich. If you're looking for love, come to that mine. Jeśli szukasz miłości, udaj się do tej kopalni. Of course, many people say, no, I don't believe that. Ponieważ ludzie powiadają, nie wierzę w to. Love cannot be for free. No, miłość nie może być za darmo. It is so valuable. Ona jest tak cenna. It's impossible that they give that for free. To niemożliwe, żeby ją rozdawali za darmo. But then you have to tell them what you found in the mine of love. Because all of us have already gone to that mine. Ponieważ każdy z nas już udał się do tej kopalni. And that is also a great commitment. I to jest również wielkie zobowiązanie. Krishna says in the Bhagavad Gita. Krishna powiada w Bhagavad Gita. If you love me, jeśli mnie kochasz, you must speak about me. To powinieneś o mnie opowiadać. He says, all those who tell about this Bhagavad Gita talk to others. Opowiada, że wszyscy, którzy będą opowiadali o tej rozmowie Bhagavad Gita dla innym. They're the dearest of the dearest to me. To są ci, którzy są najdroższy z najdroższych dla mnie. And there will nobody ever be more dear to me than him. I nigdy nie będzie bardziej drogi dla mnie niż taka osoba. We'll read you the full verse. Ya idang paramam guhyam. Mat bhaktesh abhitashyati bhaktin mayi param kritva mam evaishyati ashanshayaha. For one who explains this supreme secret to the devotees, kogoś, kto wyjaśni tę najwyższą tajemnicę dla innych, czyli pure devotional service is guaranteed. Gwarantowana jest czysta służba oddania. And at the end, I w końcu, she will come back to me. Ta osoba wróci z powrotem do mnie. Then Krishna continues the next verse. W następnym wersie Krishna kontynuuje dalej. Na chatasman manushyeshu kaschin me priya kritama bhavitana chame tasmat anya priyataro bhuvi. There's no servant in this world more dear to me than you. Nie ma innego sługi bardziej droższego dla mnie na tym świecie niż. Nor will there ever be one. Ani nigdy nie będzie
taki. More dear. Bardziej drogi dla mnie. I taka postać. This is my justification. To jest moje upełnomocnienie. I know you have not been so happy. Ja wiem, że nie byliście tak bardzo szczęśliwi. I also know you have not been so successful. Ja wiem również, że nie osiągnęliście aż tak wielkiego sukcesu. And that has a reason. What? That has a reason. Ja, i to oczywiście ma swój powód. Because Krishna's invitation. Bo ja zaproszenie Krishny. Krishna's beautiful mine of love. Jego wspaniała kopalnia miłości. You're keeping as a secret for yourself. Ponieważ utrzymujecie to jako tajemnicę dla samych siebie. I like to come here and work with you. Ja bym chciał tutaj przybyć do was i z wami popracować. But I have a big problem. Ale mam wielki problem. I don't speak Polish. Nie mówię po polsku. And I have no time. Nie mam czasu. I'm so committed everywhere. Jestem, mam tyle zobowiązań wszędzie. But I know what I say is true. Ale wiem, że to, co mówię, jest prawdziwe. It's not my fantasy. What? It's not my fantasy. Aha, to nie jest żadna moja fantazja. I showed you the evidence from the scriptures. Pokazałem wam tutaj dowód z Pisma. I showed you the tools. Pokazałem wam narzędzia, którym się możecie posługiwać. Now if you don't use them. Jeśli teraz ich nie używacie, don't blame me. To nie zwalajcie tego na mnie. Don't tell anybody he didn't give me anything to do. Nie powiedzcie nikomu, że on mi nie dał żadnej możliwości, żeby to uczynić. And of course the Mahamantra is one of these things as well. I oczywiście Mahamantra jest jednym z tych niezbędnych rzeczy. If your guru gives you the Mahamantra. Jeśli twój guru przekazuje ci Mahamantrę. It's because he loves Krishna. Że kocha Krishna. And he knows that the Mahamantra. I wie, że Mahamantra will help you. Pomoże wam. How it helps? W jaki sposób pomoże? Only Mahamantra knows. Tylko sama Mahamantra. It is beyond me. To jest po prostu większe ode mnie. I only know one thing. Ja tylko wiem jedną rzecz. Puja Lalaga Patagorava Bhangi. Always go towards the light. Zawsze udawaj się w kierunku światła. Always go towards love. Zawsze udawaj się w kierunku miłości. Whatever you have to do. Cokolwiek byś nie musiał czynić. It does not matter. Nie gra żadnej roli. If you're going towards love, you are going fine. Jeśli będziesz udawał się w kierunku miłości, to będziesz udawał się. This is our beautiful path. To naszą wspaniałą ścieżkę. O mój panie. O mój panie. O mój lord. O mój panie, pozwól mi stać się narzędziem twojej miłości. So this is our prayer. A więc to jest nasza modlitwa. And we can pray that for the rest of our life. Możemy się modlić w ten sposób przez resztę naszego życia. You can also say in your own words. Możecie to również powiedzieć swoimi własnymi słowami. Meditation and prayer doesn't have hard and fast rules. Medytacja i modlitwa nie posiadają jakichś takich ustalonych, twardych zasad. No, you can say to the Lord everything you want to tell. Możesz powiedzieć Panu cokolwiek chcesz powiedzieć. You can meditate on his feet. Możesz medytować na jego stopach. On his belly. Jego brzuchu. On his eyes. O jego oczach. On his effulgence. O jego blasku. On the super soul. Duchu najwyższym. On his virata rupa. O jego formie wszechświatowej. So many ways to see God. Tak wiele różnych sposobów, żeby zobaczyć Boga. And all of them help us. I każdy z tych sposobów po prostu może nam pomóc. All of these help us so much. Wszystkie z tych rzeczy
są dla nas tak bardzo pomocnymi. Any questions? Jakieś pytania? I know now I gave you a big problem. Wiem, że wam teraz postawiłem przed wami wielki problem. Now you have to figure out what to do with all those instructions. Musicie teraz zastanowić, co to czyni z tymi wszystkimi instrukcjami. It's true. Prawda. Everybody has to figure it out. Każdy musi po prostu znaleźć na to odpowiedź. What to do for God? Co, w jaki sposób co tu zrobić dla Boga? How to take His message of love? Ja w jaki sposób podjąć tą jego misję miłości? How to become an agent of love? W jaki sposób stać się tym agentem, pośrednikiem miłości? Any questions? Jakieś pytania? Anyway, I'm very thankful to come here. Okay, ja jestem bardzo wdzięczny, że mogłem tutaj. Happy to meet all of you. Że mogłem was wszystkich spotkać. Hope you're gonna go on. Mam nadzieję, że będziecie kontynuować. Being very happy. Będąc szczęśliwymi. And I think that will happen. I myślę, że tak będzie. If you try to make others happy. Jeśli spróbuję się uczynić inny szczęśliwym. That is a sure method. To jest taka najpewniejsza metoda. And of course, if you do that, oczywiście, jeśli tak uczynicie, I'm in trouble. No ja będę miał problem. Because that means, ponieważ to oznacza, that there's more people to take care of. Że będzie więcej ludzi, którymi się będzie trzeba zająć. But that's what love is all about. Ale to właśnie to, jak funkcjonuje miłość. When I initiated a few disciples. Kiedy udzielił inicjacji kilku osobom. That was only because of some emergency. To tak się działo tylko dlatego, że istniała taka potrzeba. I never wanted to become a spiritual master. Nigdy nie chciałem zostać mistrzem duchowym. I never thought I can do that. I nie myślałem, żeby jestem w stanie podawać temu. Even though my guru had taught me. Chociaż nawet wtedy, kiedy mój guru powiedział mi. He told me you should do that. Ja powinienem to tak uczynić. But I thought, no, this that part of my guru I cannot accept. A ja myślałem, nie, tej części powiedzi mojego guru nie mogę zaakceptować. So when I was in a specific situation in Colombia. A więc kiedy znajdowałem się w specyficznej sytuacji życiowej w Kolumbii. There was a group of devotees with me. Była tam ze mną pewna grupa takich innych czcicieli. And they wanted Krishna consciousness. Ja myślę, że bardzo świadomości Krishna. They could not go to India. Mogli się, by się udać do Indii. They had no money to go see Shila Shila Maharaj. Ale niestety nie mieli pieniędzy, żeby udać się do Indii i spotkać Shila Shila Maharaja. And nobody was going to go there and take care of them. Nikt nie udałby się tam do tej Kolumbii też, aby się nimi zaopiekować. They were all quite new. Oni wszyscy byli w zasadzie nowymi czcicielami. And I was the old guy. A ja byłem tym najstarszym, doświadczonym. The one who met Śrīla Prabhupāda. Kimś, kto spotkał Śrīla Prabhupāda. So then? Tak więc? I prayed. Modliłem się. And I decided to try to serve my guru in this way. Że będę w ten sposób próbował służyć mojemu guru. It was in 1984. To było w 1984 roku. Before that I had been a shiksha guru, but not a diksha. Przed tym byłem po prostu tym instruującym mistrzem duchowym, ale nigdy nie inicjującym mistrzem duchowym. So, but then the first disciples. Then I thought, oh, I'm going to stay in Colombia for the rest of my life, and I'm going to look after them. Ale wtedy, kiedy miałem swoich pierwszych uczniów, to powiedziałem, okej, teraz już zostanę całe swoje życie w Kolumbii i będę po prostu ich dopatrywał. I can travel there from town to town. Mogę po prostu podróżować z miasta do miasta.
But it only took 30 days. Ale już po 30 dniach okazało się. 30 days afterwards. Po 30 dniach. I was kicked out from Colombia. Wyrzucono mnie z Kolumbii. By Krishna's arrangement. Przez aranżację Krishna. But it was just for a month. Ale to było tylko na miesiąc. It's a long story. To stara historia. But I went to Ecuador. Udałem się do Ekwadoru. And in Ecuador I was for 30 days. A w Ekwadorze byłem kolejne 30 dni. And all of a sudden after 30 days I had 10 disciples in Ecuador. I nagle po 10 dniach po tych 30 dniach miałem kolejnych 10 uczniów w Ekwadorze. And they started making the temple there. I oni zaczęli otwierać tam świątynię. My life has been like that. Moje życie było w ten sposób. Everywhere I go, gdziekolwiek się udawałem. Some people say I like it. I want to help you to help me. Niektórzy ludzie powiedzieli, okej, podoba mi się to, pragnę ci pomóc, przeżyć to. And in Colombia, a w Kolumbii, I still go there. Nadal udaję się do Kolumbii. I'm there maybe 30 days. Jestem tam może za 30 dni. In the year. W ciągu roku. And that means they have to become much more advanced. I to oznacza, że oni sami muszą stać się bardziej zaawansowanymi. The devotees in Colombia, they have to take over. Ci w Kolumbii, oni muszą po prostu zająć się sami wszystkim, przejąć to. In other words, innymi słowy, the guru's service, służba guru, to a certain degree, do pewnego stopnia, he lifts you up, polega na tym, że on cię podnosi do góry, he instructs you, instruuje ciebie, turns you around, odwraca się w drugą stronę, and say, go on stage. I wyrzuca się, wypycha cię na scenę. Guru te. Oh, guru, guru. Yes, no worry, I'm with you. Nie, nie, nie martw się, jestem z tobą. Just open your mouth, I'll be there with you. Otwórz twoje usta, a ja tam będę razem z tobą. Then this time says, but Guru Dev. Ale uczeń mówi, ale mój mistrzu. I want to give my love to you. Chcę okazywać ci cały czas moją miłość. That's very nice. To bardzo dobrze. But now you give your love to the people who are coming when you preach. Ale teraz okaż tą miłość dla ludzi, którzy przyjdą do tego miejsca, kiedy nauczasz. I give my love to my Prabhupada. Ja okazuję w ten sposób miłość dla mojego Prabhupada. By giving my love to you. Poprzez to, że okazuję wam moją miłość. That is my service. Na tym polega moja służba. Prabhupada is with Krishna already. Prabhupada jest już razem z Krishna. He doesn't need me. On mnie nie potrzebuje. I need him. Ale ja potrzebuję jego. He doesn't need me. But I can help you. Ale ja mogę wam pomóc. But you have to understand. Ale musicie zrozumieć. I'm not going to be your babysitter. Że nie będę waszą opiekunką do dzieci. I'm just going to say, hey, hello. A ja tylko przyjdę i powiem, hey, hello. Wake up. Obudź się. Are you ready? Gotowy jesteś? Yes. Tak. Okay. A, B, C. A, B, C. D, E, F. D. Now go. Okay, a teraz idź. And as you go and give, you learn more. I kiedy uda się na zewnątrz i będziesz rozdawał to, co otrzymałeś, wtedy uczysz się coraz więcej. You cannot really learn more. Nie możesz nauczyć się niczego więcej. If you don't put it into practice what you already learned. Jeśli nie umieścisz w praktyce, zamiesz praktykę to, czego się już nauczyłeś. Not like in university. No tak jak na uniwersytecie. You accumulate theoretical knowledge okay. For years and years. Przez lata możesz zgromadzić wiedzę teoretyczną. But you don't know what to do with it. Ale nie wiesz, co z nią uczynić. You don't really know what, how it, in practical life it will be very beneficial. Nie wiesz w zasadzie, jak w praktycznym wiedza ta okaże się korzystna. Then when you go into practical life, then you have to learn that. Ale kiedy po prostu bez zmuszony udać się praktyczne życie, to nauczysz się, jak to należy robić. So. That's why the contacts are like this. Dlatego kontakty wyglądają w ten sposób. They're intensive. One są intensywne. I met my guru maybe 14 times. Ja spotkałem swojego guru może 14 razy. 14 times in my life. 14 razy w całym moim życiu.
Only. Tylko. And all of a sudden he was gone. A później nagle po prostu odszedł. And I was only 5 years in his mission. A ja byłem po prostu nie dłużej niż 5 lat w jego misji. That's not a lot of time, 5 years. No przecież to jest nie jest rzeczywistości za dłuższy czas. They pass so fast. I on minął, przeminął tak szybko. But that's how he went. Ale to właśnie wtedy, kiedy odszedł. When Prabhupada was gone. Kiedy Prabhupada odszedł. All of a sudden we inherited the responsibility. Nagle otrzymaliśmy tę odpowiedzialność. For a spiritual family. Za całą duchową rodzinę. Imagine a spiritual family. Wyobraź sobie, duchowa rodzina. On the shoulder of a 5th grader. Na barkach kogoś z piątej klasy. Of a sudden he becomes a director of the school. Nagle został on dyrektorem szkoły. Only 5 years, please. Ale ja tylko jestem 5 lat tutaj. Proszę. I was in Brazil. Byłem w Brazylii. When Prabhupada left this world. Kiedy Prabhupada opuścił ten świat. And all the people with me, they were less than me. I wszyscy ludzie, którzy byli ze mną, byli w tym roku krócej niż się. Half a year, pół roku, 1 month, 3 years. Miesiąc, 3 lata. The maximum they had, like 4 years. Myślę, że ci, którzy byli najdłużej, byli może za 4 lata. And we had to take charge of that mission. I musieliśmy się zająć całą tą misją. You could almost think mission impossible. Moglibyście niemalże nazwać tę misją niemożliwą. No because we just did what Prabhupada told us. Ale ponieważ my uczyliśmy jedynie to, co Prabhupada nam powiedział. The Krishna consciousness has grown. To świadomość Krishna rozrosła się.